Blisko pół miliarda osób ma problemy ze słuchem, szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. W Polsce poważnie uszkodzony słuch ma 900 tysięcy, a około 40 tysięcy osób nie słyszy w ogóle. Te dane zatrważają, ale cieszy fakt, że w dziedzinie leczenia słuchu pionierami są polscy lekarze. A mówimy o tym nie bez przyczyny, bo dziś Światowy Dzień Słuchu. Aleksandra Marciniak. Przed 9-letnim Kevinem ważny dzień, wszczepienie implantu ślimakowego. Człowiek jest przerażony i zarazem zachwycony tym, że dojdzie do tego, nie? Do tego wszczepienia implantu. Chłopiec słyszy na lewe ucho tylko na 10%. To nam wyszło po prostu podczas zabawy w głuchy telefon. Coś tam słyszałem jeszcze, ale nie rozumiałem, co w ogóle mówili. A w pewnym momencie to się zacząłem tak obracać do wszystkich prawym uchem. Bo na prawe słyszy perfekcyjnie. Śpiewanie ptaków, muzyka na pewno. Ale implant odmienia świat. I przerywa ciszę. Doskonale wie o tym profesor Henryk Skarżyński, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. To tu już ponad 10 tysięcy pacjentów odzyskało słuch dzięki implantom, które pacjenci nazywają implantami nadziei. To pokazuje, że Polacy mają dostęp do tych technologii często jako pierwsi albo jedni z pierwszych. Profesor wykonał ponad 210 tysięcy operacji poprawiających słuch, w tym wiele u małych dzieci. Które błyskawicznie rozglądają się i zwykle są z rodzicami i pytają: mamo, słyszę, mamo. To są takie momenty. Momenty, które pozwalają pacjentom zacząć życie na nowo, bo proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili, gdy my słyszymy muzykę, oni nie słyszą nic. Miłość rośnie wokół nas. Usi śledzą tempo muzyki, patrzą również na znaki migowe. Śpiewają migając, bo czują muzykę. Muzykoterapia zresztą jest jedną z form rehabilitacji, a pacjenci, którzy odzyskują słuch, niejednokrotnie zaczynają na przykład sami tworzyć muzykę. Czy ty kiedykolwiek myślałeś, że on będzie tak grał? Ochrona słuchu dla wszystkich, badania, rehabilitacja, komunikacja to hasło Światowego Dnia Słuchu, ale nie tylko dziś. Pamiętajmy, że wczesne wykrycie to wczesna szansa i wczesne pozbycie się problemu. Aleksandra Marciniak, Wiadomości. Pozwala